pechowo na Krajowej Trójce. Toyota znalazła się w rowie, a bus przewrócił się na bok. Pseudokibice zatrzymani. Powinna być to kara dotkliwa. Dzień dobry Państwu, witam 9 marca, Karolina Lis, zapraszam na wydarzenia. Pechowo na Krajowej Trójce. W ciągu kilku godzin doszło do dwóch zdarzeń w Karczowiskach i na ulicy Legnickiej. Łącznie 4 osoby odwieziono do szpitali w Lubinie i Legnicy. Kierowca busa jechał z Legnicy do Lubina, natomiast w drugim kierunku jechały dwie osobowe Toyoty. Na wysokości Karczowisk z nieustalonych przyczyn kierowca busa zjechał na przeciwny pas ruchu. Doszło do zdarzenia z pierwszą Toyotą, która w wyniku tego zdarzenia zjechała do przydrożnego rowu i dachowała. Następnie chwilę później uderzył w kolejną Toyotę ten kierowca busa. No i tutaj tym również Toyota znalazła się w rowie, a bus przewrócił się na bok. Mężczyzna, który trafił do lubińskiego szpitala, został wypisany do domu. Dwie pozostałe osoby, w tym 15-latka, przewieziono do legnickiej lecznicy. Obie te osoby są w stanie dobrym. Obrażenia, jakim uległy, to drobne stłuczenia. Ten nastolatek właściwie w tej chwili będzie wypisywany do domu, natomiast ta osoba dorosła pozostanie u nas na obserwacji ze względu na stłuczenie oraz wstrząsienie mózgu. Ruch w miejscu zdarzenia przez kilka godzin był utrudniony. Postępowanie, które będzie prowadzone w tej sprawie, będzie miało na celu wyjaśnienie, jaka faktyczna była przyczyna tego zdarzenia drogowego i kto w nim zawinił. Do kolizji doszło także przy ulicy Legnickiej w Lubinie. Samochód ciężarowy, chcąc uniknąć zderzenia z inną ciężarówką, wjechał w osobowego Opla. Kierujący samochodem ciężarowym, który jechał w kierunku Lubina, nie chcąc uderzyć poprzedzający go inny samochód ciężarowy, który skręcał w kierunku Toyoty, zjechał na lewy pas, czyli przeciwległy pas ruchu, w wyniku czego doszło do zderzenia z samochodem osobowym marki Opel. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Młoda kobieta, która kierowała samochodem osobowym, trafiła do lubińskiego szpitala. Po diagnostyce okazało się, że tylko ma potłuczenie i została zwolniona do domu. Kierowcy ciężarówki zatrzymano prawo jazdy do dyspozycji sądu. Policyjne postępowanie ustali, jakie były okoliczności tego zdarzenia oraz kto zawinił. Policja zatrzymała pseudokibiców. Mają 20 i 16 lat. Podczas meczu Miedzi Legnica z Chrobrym Głogów sympatycy drużyny gości zdewastowali ponad 50 krzesełek. Straty oszacowano na ponad 5 tysięcy złotych. Wandale usłyszeli zarzuty. Sprawców udało się ustalić dzięki nagraniom z monitoringu. Głogowska policja zatrzymała dwie osoby. Mimo młodego wieku pseudokibice oboje mają bogatą przeszłość kryminalną. Jeden z nich ma lat 20, więc osobą pełnoletnią. Usłyszał zarzut zniszczenia co najmniej, nie mniej niż 4 takich siedzisk. Jest to czyn zagrożony również i karą zakazu stadionowego, nie mniejszą niż 2 lata, nawet do 6 lat. Drugim zatrzymanym jest 16-latek, podopieczny Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, który przybywał na przepustce. Chłopak przyznał się do niszczenia krzeseł. Tych krzesełek nie potrafił dokładnie określić ilości. Jego sprawę skierujemy do sądu dla nieletnich. Najbardziej w całej tej sytuacji dziwi, że mimo iż na stadionie obecnych było blisko 100 wynajętych przez klub ochroniarzy, służby nie zareagowały. Dlaczego? Podjęcie decyzji, żeby wkraczać naszymi służbami bezpieczeństwa do gejtu, klatki, kibiców Miedzi, to by się wiązało z szaleństwem. To była tylko prowokacja. Wybraliśmy to, że się nic nie dzieje niebezpiecznego dla zdrowia ludzi. Straty oszacowano na ponad 5 tysięcy złotych. Przypomnijmy, na mecz do Głogowa przyjechało blisko 500 kibiców Miedzi Legnica. Kopiąc i wyrywając zniszczyli ponad 50 krzesełek. Pojawia się pytanie, w jaki sposób i jak surowo karać pseudokibiców. Powinna być to kara dotkliwa. Wręcz powinni odnawiać te stadiony sami, na własny koszt. Myślę, że jedyne, co tutaj można zrobić, to wprowadzenie jakiegoś monitoringu, wyłapywania i karania kibiców. Adekwatna do czynu, tak, żeby ktoś drugi raz tego samego błędu nie popełnił. No nie wiem, czy może jakiś areszt tymczasowy po prostu, no i dosyć duża jakaś grzywna. Policja nadal pracuje nad tą sprawą. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Kolejne negocjacje płacowe zakończyły się fiaskiem. Związkowcy postulują o podwyżki o 100 zł, zarząd stać na zaledwie 33 zł. Strony zakładowego układu zbiorowego pracy nie wypracowały kompromisu. Sprawa powinna być załatwiona do końca lutego, jednak ze względu na zmiany w zarządzie nadal nie wiadomo, na co w tym roku może liczyć załoga Polskiej Miedzi. Oczekiwania związkowców są oparte o najniższą krajową. W tym roku wynosi ona 1850 zł brutto i jest to wzrost o 100 zł i o tyle właśnie domagają się związkowcy. Zgodnie z zapisami z Układu Zbiorowego Pracy bowiem stawki zaszeregowania nie mogą być mniejsze od najniższego wynagrodzenia w kraju. Chcemy mieć wynagrodzenie
godziwe za pracę. Przypominam, że rok 2016 jest rokiem trudnym nie tylko pod względem ekonomicznym, ale także pod względem produkcyjnym. W związku z tym my stawiamy na większe, zdecydowanie większe, większą pracę, wydajność, a chcemy za to mieć wynagrodzenie dla pracowników. 100 zł na stawce za segregowanie osobistego. Podczas dzisiejszych negocjacji płacowych stronom nie udało się wypracować porozumienia. Zarząd nie przychylił się do zaproponowanej przez związkowców kwoty. Przedstawiciele zarządu twierdzą, że jest trudna sytuacja i nie są w stanie taką kwotę desygnować. Mówią o kwocie około 33 zł. W takiej sytuacji decyzja miedziowych związkowców była do przewidzenia. Działacze nie zgodzili się na propozycję zarządu. My musimy tak naprawdę wyrywać, bo różnimy się zdecydowanie. Inna pozycja jest ludzi, którzy zajmują kierownicze stanowiska, bo ich wynagrodzenia są znaczne w porównaniu do wynagrodzeń ludzi, którzy pracują w kopalniach, w ZWR-ach czy w hutach. Kolejne spotkanie w sprawie negocjacji płacowych odbędzie się w najbliższym czasie. Myślę, że po konsultacji z zarządem spotkamy się w ciągu 2-3 dni po raz kolejny i wtedy myślę, że nasze argumenty zostaną zrozumiane. Zazwyczaj sprawy podwyżek dla pracowników zamykają się do końca lutego. Tym razem związkowcy musieli poczekać na powołanie nowych władz spółki. Zobaczmy, co jeszcze w dzisiejszych wydarzeniach. Hotelowi złodzieje zatrzymani. Były to takie droższe hotele, co najmniej czterogwiazdkowe. Wojewoda u samorządowców. Chodzi o zbudowanie takiej kultury prawnej. Włamywali się do pokoi hotelowych, kradnąc rzeczy osobiste gości. Czteroosobową szajkę złodziei złapali legnicy policjanci. Mężczyzn zatrzymano na terenie Katowic i Nowej Soli. Grozi im do 10 lat więzienia. Łupem złodziei padały nie tylko pieniądze, ale także wszystko, co można było szybko sprzedać. Sprzęt elektroniczny, laptopy, aparaty fotograficzne, biżuteria. Były to takie droższe hotele, co najmniej czterogwiazdkowe. No, sposobu działania tych sprawców nie chciałbym zadać. Oni wyłamywali zamki w drzwiach. W jednym przypadku mamy potwierdzone, że znajdowała się na korytarzu kamera, którą zamalowali sprayem. Mężczyznom udowodniono 24 włamania, straty oszacowano na prawie 70 tysięcy złotych. Złodzieje działali na terenie całej Polski, zostali zatrzymani przez legnickich policjantów. Dokonali 2 włamań na terenie Legnicy i policjanci Wydziału Kryminalnego, którzy zajmowali się tą sprawą, wytypowali mężczyzn, którzy mogli tego dokonać. Okazało się, że to było trafienie i zatrzymanie odbyło się na terenie Górnego Śląska. Złodzieje to mieszkańcy województwa śląskiego, mają od 19 do 51 lat. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Malwina Komarnicka, Wydarzenia.